Dzień dobry, jestem Inna. Witam serdecznie, Renata. Dzisiaj Wam opowiemy o topach w kwadraty. Tak wyglądają właśnie te nasze prace. Mhm. Mam jeszcze drugi na sobie. No ja nie. I chcę dzisiaj opowiedzieć o tym, jak to robimy, z czego i różne takie newralgiczne punkty, które stosują się tej dzianiny. Mhm. Te dwa topy, które teraz widzicie, ten i ten, tak, są robione z tej samej ilości oczek. Oczek na kwadrat i tak. Z tej samej ilości kwadratów. Tak. To, że z tej samej ilości kwadratów, to zawsze będzie tak samo, bo to mają być 4. 1, 2, 3, 4. I tak jest zawsze. Tak. Tylko tak, ten jest robiony jerseyem i tu kwadraty wyszły jak latawce, jak rąby. U mnie jest robiony Francuzem i kwadraty są równe. Mhm. Tu jest włóczka lejąca, len i wiskoza i to wszystko jest, pracuje, luźne takie. No, u mnie bawełna, która trzyma kształt. Trzyma formę. Trzyma formę, tak. Film będzie troszeczkę inny, będzie składał się z różnych etapów, w których będziemy pokazywały newralgiczne punkty w tej dzianinie. Na początek wzięłyśmy inne włóczki. No i próbujemy zrobić to samo, ale z innych włóczek. Ja wzięłam Linen Soft. Już zrobiłam jeden. Za chwilę na filmiku pokażę, jak się dobiera oczka. To jest ten jeden. Ja tutaj mam 67 oczek nabranych. No i nie powiedziałyśmy jeszcze, że na ten top ja na przykład nabierałam na kwadrat 61 oczek, Renata też miała, tak. 61. Ja robiłam na trójce Francuzem. A to na 4,5 i też 61 oczek. I jerseyem. I jerseyem. I tutaj wyszła taki rozmiar, no, ML. ML. Tak, to zależy. I taki luźny, dłuższy do bioder. A ja mam eskę do pasa. Tak. No i teraz też wzięłam już inną włóczkę, wzięłam grubszą włóczkę, mam mniej oczek. No i tutaj prawie skończyłam kwadracik, też pokażę, jak robimy oczko środkowe. Do zobaczenia za moment. No i teraz opowiem, jak robiłam mój top, od czego trzeba zacząć. Zaczynałam od robienia jednego kwadratu, który nabrałam w moim przypadku, włóczka Baby Cotton Color, nabrałam 61 oczek na kwadrat. Musi to zawsze być liczba oczek nieparzysta. Zawsze po środku, po prawej stronie zbieramy po 3 oczka razem. Później pokażę, jak to robimy. I tutaj, żeby dowiedzieć się, czy ten kwadrat jest pasujący dla nas, czy nie, mogę no tak podpowiedzieć, jak to zrobić, tak na oko. Raczej robimy kwadrat taki próbkowy i później przymierzamy go w tym miejscu, żeby tutaj ta szerokość równała się, przymierzamy do jakiejś swojej koszulki, którą lubimy, którą nosimy. Przymierzamy do swojej koszulki i żeby ta szerokość pasowała mniej więcej dla nas. Bo to nie musi być dokładnie, zawsze dzianina pracuje, no i później sobie sterujemy tą ilością oczek. Jeżeli nam pasuje, to zostawiamy ten kwadrat. Jeżeli nie pasuje, to dobieramy albo większe druty bierzemy, albo mniejsze, albo zmieniamy ilość oczek. No i teraz tutaj mam kwadracik zaczęty już z innej włóczki. Włóczka jest grubsza i nabrałam tutaj oczywiście mniej oczek. I jestem w miejscu, kiedy muszę 3 oczka przerobić razem. Robię to w ten sposób. Te dwa oczka zdejmuję tak. Później to oczko przerabiam i przekładam te dwa zdjęte oczka na to. I wychodzi taki równy. I to oczko środkowe wychodzi bardzo ładne. W przypadku mojej dzianiny 61 oczek nabranych na druty numer 4,5 dało mi szerokość 22 cm. Top jest większy, jest luźny, oversize'owy. Jest to włóczka, przypominam, fresh w połączeniu z Mare. Kiedy już zrobimy pierwszy kwadrat i dojdziemy do momentu, w którym mamy to jedno oczko, to dla przypomnienia, na prawej stronie z 3 oczek robimy jedno, ale na lewej stronie
to środkowe oczko nie przerabiamy, tylko przekładamy. Co teraz robimy? Mając tak zakończoną dzianinę, nabieramy oczka w każde oczko brzegowe. Tu mam już 2, 3, 4, 5. Robimy tak do końca. 6. Nie będę nabierała do końca oczek, bo szkoda czasu. Kiedy dojdziemy już do końcówki, wówczas na drut nabieramy tak zwane oczka powietrzne. Ja tutaj mam nabranych 67 oczek, więc po dobraniu do końca będę miała 34, bo jedno oczko już tu miałam. Dobiorę jeszcze 33 oczka. Tutaj inna już zdążyła dobrać. Wygląda to tak. Oczka z brzegu dzianiny plus oczka powietrzne. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że jeżeli to będzie ten kwadrat, bo tego jeszcze nie wiadomo, to po dobraniu oczek powietrznych będzie ten. Ale ja podejrzewam, że to będzie ten niższy. Co jeszcze z tego wyjdzie, to zobaczymy. W zależności od tego, jak dzianina będzie się rozciągała lub nie rozciągała. Na teraz to tyle. Ciąg dalszy nastąpi. Teraz tutaj widzimy moją dużą próbkę. Zrobiłam już 2 kwadraty i robię trzeci. Renia poprzednio pokazywała, jak nabieramy oczka najpierw po stronie kwadrata, a później oczka tak zwane powietrzne. U mnie akurat w tej sytuacji inny przypadek, bo ja musiałam nabrać najpierw oczka powietrzne, a później oczka z tej strony kwadratu. A teraz powiem dlaczego. Dlatego, żeby te wszystkie nasze oczka środkowe patrzyły w jedną stronę, czyli były pionowo u nas na naszej dzianinie. I jeszcze powiem jedną rzecz, że ja robiłam ten top z dwóch, robiłam 2 środkowe rzędy, czyli te, już tutaj pokazuję, ten rząd i ten, te 4 kwadraty i te 4 kwadraty, dlatego że później musiałam zdecydować już, jak mam robić te kwadraty, które muszę zakończyć już ramionczkami, a dalej na dole robiłam już takie trójkąciki, żeby zakończyć dół dzianiny. I dlatego najpierw robiłam środkowe, łączyłam je, a później wykańczałam całą swoją dzianinę. Na tym etapie robótki, kiedy mam już zrobione 4 kwadraty, 1, 2, 3 i 4, należy je ze sobą połączyć. Robi się to w następujący sposób. Wzdłuż tej krawędzi i tej nabiera się oczka, tutaj robiąc oczko centralne i robimy kolejny kwadrat. W momencie, kiedy skończymy zrobić ten kwadrat, ja sobie wezmę tutaj jeszcze, spruję trochę, bo tutaj będą ramionczka w moim przypadku. Zrobię je oczywiście trochę szersze, ale dopiero wtedy, jak skończę ten kwadrat, bo będę mogła swobodnie na siebie przymierzyć i zobaczyć, jaka długość jest mi potrzebna. Moja dzianina już jest na takim etapie, ale chcę Wam opowiedzieć, jak zrobić trójkąt, żeby zakończyć dół dzianiny. Tutaj mam tak, przerobiłam, nabieramy najpierw oczka, żeby uzyskać tyle oczek, ile potrzebujemy na nasz kwadrat. W moim przypadku to jest 25, na jedną stronę 25 i tutaj jeszcze jedno po środku. I mając już nabrane te oczka, lewy rząd przerabiamy bez żadnych zmian. W prawym rzędzie przerabiamy, tutaj pierwsze oczko zdejmujemy, po środku robimy 3 oczka razem, przerabiamy, a na końcu tego rzędu przerabiamy 2 oczka razem na prawo. O tak. I będzie tu tworzyć się taki ładny łańcuszkowy brzeg. Teraz dalej przerabiamy już po lewej stronie, tutaj u mnie lewe oczka. Przerabiamy do końca i tu też przerabiamy 2 razy na prawo.
Dalej obracamy dzianinę. Pierwsze oczko zdejmujemy, po środku 3 razy i na końcu znów 2 razy. Potem tutaj dalej zdejmujemy po lewej, przerabiamy do końca i 2 razy. I tak robimy do tego momentu, póki nam nie zostanie 3 oczka ostatnie, które przerabiamy razem i wtedy otrzymujemy jedno oczko. I ściągamy i zakańczamy dzianinę. Pokażę na przykładzie mojej już gotowej bluzeczki. Tutaj mam taki trójkącik, który robiłam takim sposobem. I tutaj u mnie jest taki brzeg, który nie obrabiałam. Tak wygląda. Tutaj po środku 3 oczka przerobione razem i pochowane nitki. I tak to wygląda. Jak chcemy już robić w inną stronę, czyli dół mamy na przykład zakończony i tutaj chcemy zrobić ramionczka. W moim przypadku ja robiłam to tak. Robiłam kwadrat i w pewnym momencie, kiedy postanowiłam, że potrzebuję na przykład na takie ramionczko 9 oczek, zostawiam te 9 oczek i robię sobie tak, jak robiłam dalej, oprócz tego, że tutaj po 3 oczka razem nie przerabiam. I tak wygląda dzianina. Można robić sukienkę, można robić dłuższy top, krótszy top, kto co chce. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda i powstanie dużo ładnych, kolorowych topów w takiej technice. Dziękujemy za uwagę.